Witam graczy raz jeszcze. Znowu święta. Tutaj mam teraz film niespodzianka, taki film ekstra, dodatek. Znowu wojna, tylko że tym razem jestem na koncie mojej pani, Kitany. Jak wiecie, są święta, mieliśmy gości. I Kitana się naebała mocno i nie ma siły grać. Nie no, żartuję oczywiście. Po prostu mamy godzinę do końca wojny, goście dopiero poszli, trzeba posprzątać wszystko, bo stół cały, wiecie, zastawiony, trzeba wszystko do zmywareczki powkładać, co tam trzeba pozmywać, posegregować i tak dalej, więc możliwe, że ona nie zdąży zagrać wojny i oczywiście wiem, że ja powinienem jej w tym pomagać, pomagam jak tylko mogę, ale no wojnę trzeba zagrać, więc z racji tego, że Kitana lepiej sprząta, to po prostu poszła sprzątać. No tak, taka kolej rzeczy. No i co? Zobaczcie sobie w tej wojnie, jak to, jak mi idzie innym kątem gra. Wiadomo, że to nie jest moje konto. Konto Kitany. No i co? I sobie pójdziemy. Myślę, że tu sobie możemy iść. Na przykład panią Afryczką. Do tego fazik, bo faz jest kozacki, chociaż nie, faz nie, dobra, trójka, sobie wybierzemy jakąś trójkę teraz, najlepsza jej trójka, tu jest, nie gram na jej koncie często, wojen w sumie nigdy nie gram u niej, więc to będzie taki debiut trochę, kiedyś może grałem, ale teraz jakoś jakoś nie. I pytanie na przykład, czy tu nie wziąć kary sobie. Dobra, weźmy karę. Zamiast Afryki coś bym chyba wziął jednak. Zobaczymy, co oni tu mają. Kufu. Okej, okay, kara mi przyjmie wszystko. A dużo mają bijących. Dużo mają bijących i pytanie, czy ja potrzebuję tej Afryki, czy może lekarza lepiej? Dobra, po co nam lekarz? Idziemy tak. Tylko, że tutaj... tutaj tak. Ale z drugiej strony Kara i Isrod to się trochę wyklucza. Kara i Isrod to się trochę wyklucza. Ale w sumie czy ja chcę, żeby oni mi zaatakowali tą kontrę? Nie, ja tu idę tą kontrą. Isrod tu idzie w roli damagera tak naprawdę, bo tu nie mam nic innego. Więc sobie idzie w roli damagera. No i co? Są dwa zielone, więc wiadomo idziemy czerwonym. Oddziały. No właśnie chyba chcę, żeby Marianka uderzyła najwięcej. Czy myślę, że Cillian? Nie, chyba jednak Cillian, żeby uderzył najwięcej. On chyba bije dużo, Marianka uderzy pierwsza. I tak. Tutaj troszkę mnie oddziały ograniczają. Na pewno zielone, bo nie mam trzech zielonych z maną. Więc będzie lipa. No i co? No i tak sobie idziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinno być dobrze. Powinno być dobrze, ale jak wyjdzie, tego nie wiem. To dopiero sobie zobaczymy. No i pierwszy ataczek. Tu wojna oczywiście przegrana będzie. Dobra, pierwszy ataczek. Dobra, idę sobie chyba po te pewne żółte. Więc tak, tu jest pierwszy żółty. Tu jest drugi żółty. Okej. Odpalam karę. Tu sobie robię taki ruch. Podchodzę sobie już czerwonymi. Dobra, i teraz ważny ruch będzie mój taki, że złożę i czerwone, i fioletowe w jednym. Bo tym oto ruchem właśnie sugerowany ruch. Nawet gra proponuje wspaniały ruch, bo ten fiolet z dołu po prostu mi podejdzie. Podejdzie mi i będzie nadawana już pani Afryka. Oczywiście Gosek odpali, ale Gosek nie zabije mi raczej kary. Dobra. I teraz odpalamy Afrykę. Może uderzy akurat w Heimdala. Oczywiście nie uderza w Heimdala, bo to jest typowa gra. Ale to nic. Naładujemy sobie tym czerwone. Z tym, że on ma ciągle tu kamienną skórę. Kurczę i... Nie wiem, czy ja go powinienem bić, czy nie. Jaki będzie mój kolejny ruch? Tego też nie wiem. Mógłbym sobie podejść fioletami na dole, ale chyba sobie... Chyba, że próbować naładować te karty. Tak, mam jeszcze dwie tury, więc spróbuję po prostu je naładować. Ja się nie muszę śpieszyć z tymi czerwonymi. Tym bardziej, że tu nie mam klocków za dużo. Dobra, on teraz ma jeszcze
Jeszcze dwie. Kurczę, dwie i ja go nie załaduję niczym chyba. Dobra, Kongalach mi odpala. Prowokacja się już skończyła. Dobra, spróbuję załadować teraz Gosecka. Nie wiem, czy mi się uda. Ok, nie udało się, więc będę go musiał zabić. Wydaje mi się, że to zrobię. Aczkolwiek nie wiem. To nie jest moje konto, więc ja nie wiem, ile karty biją. Dlatego Marianką po prostu biję w niego. Dobra, to już powinno być ok. Teraz sobie trochę pobijemy Afryczki. Mój kolejny ruch. To będą te zielone, bo nie mam innego ruchu. Mam tylko te zielone. Potem sobie podejdę czerwonymi i nie wiem, co coś z tego będzie. Zobaczymy, ale postaramy tu się coś zrobić. Isrot, ile uderzy Isrot? O, Isrot nieźle uderzył nawet. No dobra, no i robimy tak i patrzymy, co się dalej dzieje. Okej, on powinien zginąć. I naładujemy sobie chyba karę. O, naładowaliśmy sobie już to, więc dobrze. No i co, niestety muszę Afryczkę tutaj zabić, bo ona mi odpala. A ja nie chcę, żeby ona mi odpalała. Tu jak kombo nie podejdzie, żadne. Ok, odpalamy sobie karę. Mimo wszystko odpalamy karę do damage'a. Kara daje też boost do ataku, więc dobrze są odpalić. Mimo tego, że ja wiem, że mam Afrykę odpaloną. I myślę, że Afryka powinna teraz tutaj zadziałać. Cuda. No to jest piękne. To jest piękne, co Khufu zrobił. Co Khufu teraz zrobił, to jest naprawdę piękne. Po prostu brak mi słów. Tak powiem, brak mi słów. Ok, idę sobie teraz tak. Znowu mamy Afrykę. Oczywiście ma piasek. Ładujemy sobie znowu. Dobra. Dobra, te trzy podszedłem sobie tak czerwonymi, żeby te trzy, bo tutaj też mam siłę klocka czerwonego. Mam dość dużo, zwłaszcza na zielone, więc tego sobie po prostu chciałbym zabić. A ten powinien dokończyć. No okej, okay, udało się, mimo tego, że no na początku już miałem sobie załadowaną karę, więc to było dobre. Gosek mi odpalił, uderzył mnie tylko tak naprawdę w karę. I tak jak mówię, widzieliście, że nie miałem lekarza, więc ten lekarz naprawdę nie zawsze jest potrzebny na very fast wojnie. Nie zawsze go trzeba mieć w ataku, w składzie, bo tak jak mówię, można wygrać i bez niego. Bo tutaj się gra na umiejętności specjalne. Nie gra tu się na pewno na klocki, na siłę klocka, tylko gra się na umiejętność specjalną. Pamiętajcie, ta trójka ewentualnie, trójka bijąca, to może grać na siłę klocka troszkę. Tak jak na przykład w tym przypadku, gdy tego Kongalacha biłem. Dwa zielone to idziecie czerwonymi, tak. Tutaj na przykład są dwa fiolety i dwa czerwone, znaczy i dwa zielone też. Więc na przykład tu można sobie jakimś żółtą drużyną trochę iść, nie? Na przykład nie trzeba tu wcale chodzić drużyną, powiedzmy, zieloną, bo zielona drużyna tutaj nic nie wniesie, fioletowa również. Więc oczywiście to nie jest jakieś złe pójście na przykład na niego fioletowymi, no bo nie jest, bo to jest tak jak mówię, gra skilli. Na przykład moja drużyna z panterami by tu sobie mogła iść na taką drużynę, bo tam gram naprawdę pod siłę tylko umiejętności specjalnych. Ale dobra, to nie koniec gadania, idziemy sobie zaraz z drugim ataczkiem. Mam drużynę, tu sobie idę Isarnia plus Sobek, więc duży damage, do tego Alaska, żeby wyciąć te karty, które trzeba. No i Faz, wiadomo, Faz. Tak jak mówię, ta karta Faz jest z kozakiem. Na very fastu Kitano dała 19 talent. Mu niepotrzebnie, nie trzeba mu dawać 18, wystarczy. No i Proteusz jako kontrola many. No i zobaczymy, co tu się wydarzy. Jest Kalo i Babka, niestety, ale oddziały, zobaczcie, tu pierwszy oddział. Więc to nie jest jakaś tam jakiś tam top sojusz, z którym się bijemy. Oczywiście w pierdziel mamy niesamowity. Dużo punktów różnicy. No i co? Niebieskich, jak widzimy, właśnie to jest ta gra, jest dlatego taka piękna. Bo niebieskich nie ma w ogóle. Dobra, nie wiem, czy mi się uda załadować. Zobaczymy, czy tu pójdzie combo, czy nie. Dobra, nie poszło, ok. Więc mam tak. Kurczę, no. Ja widzę ten ruch czerwony, mogę tu zrobić ten czerwony z fioletem i się wtedy zrobią fiolety, ale ja nie chcę tego ruchu na razie robić, bo nie chcę ładować po prostu Octrosa. Afryka może się ładować,
Okej. Teraz mi odpali. Pole mi ten. Dobra, ja tu nie robię komba. Czy ja tu teraz mogę zrobić złożyć niebieskie? Nie mogę złożyć niebieskich. Ja tu nie robię komba, robię specjalnie tak, żeby to kombo po prostu nie siadło. Okej, okay, bardzo mnie mocno zbił, ale to nic. Robimy sobie tak. I najpierw sobie podejdę jeszcze zielonymi, bo zaraz mnie uleczy pan kolega. Dobra. Dobra, coś tu może się nawet udać. Teraz jest bardzo ważny ruch. Widzę oczywiście diament niebieski, ale jakikolwiek diament na very fast wojnie to jest zło. Nie róbcie diamentów na very fast wojnie. Po prostu róbcie 6 klocków. 6 klocków, zobaczcie. Ja tu mam pyk. Raz i dwa. Okej, załaduję babkę? Nie, nie załadował babki. Szkoda, ale to nic. To nic, dobra. Odpalamy sobie isarnię. I odpalamy sobie oczywiście sopka. Dobra, no i teraz tak. To jest bardzo ważne teraz, bo ja sobie Proteuszem zablokuję ciągle lewą stronę, a babkę tu wykończę Alaską. Mam nadzieję, że się uda. Tak, udało się. Ha, tylko że zaraz mi też sobek odpala, kurczę. No ale to nic, to nic. Czy to jednak dużo? Dobra, robimy sobie tak. Blokujemy te karty ciągle. I robimy tutaj tak. Ja nie wiem teraz, czy ja chcę naładować tego goseka, czy nie. On mnie bardzo mocno zbije. Ajajaj. On się może załadować. Kurczę, kurczę, kurczę. Gosek może mi zbić tutaj całą moją drużynę tak naprawdę. Dobra, spróbuję jeszcze tak. Spróbuję czegoś poszukać tutaj jeszcze. Że chyba nic nie znajdę. Chyba, że on nie zginie. Aj, 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 aj. 300 życia mu zostało. Dobra, najgorsze jest to, że ja tu nie mam nic z tych niebieskich klocków nigdzie. Dobra, robię tak, znowu go blokuję. Tu robię combo, duże combo. I może przyjdzie niebieski. Dobra, przyszedł niebieski. Ok, kamienna skóra mu się skończyła. Odpalamy sopka. Dobra, świetnie. Sobek jest kozakiem. No tu była już ciężka walka. Ciężka walka. Tu możecie teraz słychać, jak mi łóżko skrzypi. Skrzypi, jakby miało 400 lat. A nie ma tyle. Po prostu za dużo igraszek na tym łóżku. Nie na żarciki oczywiście. Nieważne co z łóżkiem, ważne, że walka wygrana. Dobra, mamy dwa ataki za sobą. Mamy cztery przed sobą, więc teraz idziemy kolejnym sobie tutaj składzikiem. A tak, znowu sobie idziemy na fryczkę. Tu sobie idziemy z panią taką, błyskotką. Już ta błyskota na penolite nie jest dobra, bo ona summonuje elfy, ale mam nadzieję, że uda mi się odpalić po prostu moje karty przed penolite. No i co, to jest bardzo podobna sytuacja co wcześniej. Po prostu sobie idziemy, mamy faza. Tu kontrola many, nie mam już kontroli many. Mam jakiegoś w sumie Zoka na przykład, ale nie chcę iść tu 3-2. Wolę iść 3-1-1, ze względu na to, że no przed Afryką się obroni, właśnie faz mnie obroni przed Afryką. No i zobaczymy, co dalej będzie. Mam nadzieję, że będą niebieskie. Chciałbym, żeby były niebieskie. Nie tak jak w poprzedniej grze, tylko po prostu, żeby teraz tu były. Tu oczywiście jest błyskotka, nowa karta. Błyskotliwa, bardzo błyszcząca błyskotka. No i co my tu mamy? Dobra, mamy zielone. Mamy zielone. Kurczę, i czy ja chcę zrobić to combo, czy nie chcę zrobić tego combo? Nie chcę zrobić tego combo na razie. Dobra, robię sobie tak najpierw. I tu pójdzie combo, jak zrobię te zielone po prawo, to pójdzie combo z żółtymi, więc zrobię taki. Znowu mam nadzieję, że nie będzie tu comba. Dobra, nie ma tu comba, więc jest świetnie. Odpalamy sobie właśnie faza. I teraz sobie możemy zrobić to combo. Może jakieś niebieskie podejdą. Dobra, nie ma niebieskich, ale tu są żółte.
Okej. 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 Dobra, tu jest teraz bardzo będzie ważny ruch, jaki zrobię. Ale chyba mam jeszcze dwie tury. Dwie tury mam, dopóki się nie załaduje kufu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że pójdzie combo. Dobra, robię tak. Robię tak. Okej. I robię tak. I zobaczymy, co się tu wydarzy. Co się wydarzy? Znowu ona odpala? Pudłuj, 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 pudłuj. Świetnie. Dlatego Bajong jest super też kartą na takie rzeczy. Dobra. Robimy tak. Muszę niestety tutaj zabijać tych. Zobaczymy, czy się uda tu zabić. Dobra, udało się. Tylko teraz może być wskrzeszonką, ale właśnie w tej sytuacji jestem w komfortowej sytuacji, ze względu na to, że robię sobie teraz trzy niebieskie. Ładuję tym samym swoje karty. Ten Heimdall po prostu miał dużą szansę na wskrzeszenie, bo to jest 50%, to jest naprawdę dużo. Ma po prostu 50% szansę na dużo wskrzesi, więc teoretycznie mógł mi tu wskrzesić półtorej karty. Pewnie mi wskrzesi 3, ale to nic, bo ja swoje karty naładuję. On wskrzesi kufu z full maną. Z full maną wskrzesi kufu, ale z racji tego, że stoi na ostatniej pozycji, ten kufu mi nie odpali. Ten kufu mi od, nie odpali, zanim mój ruch się nie wykona. Ja sobie robię ruch, mogę iść po diament zielony, ale jak pójdę po diament zielony, to nie naładuję swoich kart niebieskich. Więc ja po prostu sobie idę tak. Przy okazji pozbywając się tych zbędnych klocków i zobaczymy, kogo tu wskrzesi. Ok, wskrzesił kufu, tak jak mówię, on nie odpalił. On nie odpalił. I pytanie, czy Alaska go powinna zabić? Lepus go powinien zabić. Tak naprawdę Lepus powinien go zabić, bo on ma życia 545, więc Lepus na lajcie tyle uderzy, bo to jest Lepus. Bo to jest Lepus Kitany, więc on tyle po prostu bije, bo jest koksem. Tak jak widzicie, ja już mam kolejne niebieskie, więc ja sobie mogę po prostu bić teraz tak. Najpierw błyskotka oczywiście. Dlatego błyskotka najpierw, bo ona obniża oczywiście obronę. Minus 54%, więc to jest mega dużo. Ja sobie biję w tego. Alaska bije, nie bije w 3 cele tak samo, tylko bije w ten, który znaczy cel. W zaznaczony cel bije więcej. W 2 cele obok po prostu bije mniej. Więc ja chcę, żeby ona więcej uderzyła Heimdala. Dlaczego chcę, żeby więcej uderzyła Heimdala? Dlatego, że Heimdall tu jest po prostu groźniejszy. Penolite, na tak mi odpali, ona mi nie zabije już, nie zabije mi faza, nie zabije mi Alaski, nie zabije mi błyskotkę, czy błyskotkę może, nie zabije błyskotki. Może zabić tylko Lepusa, ale Lepus ma na sobie dwa minionki, więc nawet jak ona tu odpali, to mi nic takiego nie zrobi. Gorzej jak odpali Heimdall i wskrzesi mi wszystkich 40 razy, bo tak może robić. A ja tu znowu pyk i znowu robimy sobie błyskotką ruch. Udało się, znowu się udało, więc fajnie. Zaraz się skończą niestety fazy, skończą się te wszystkie tutaj, widzicie, faz, w każdym ataku ładowałem faza, miałem te zielone klocki, w każdym ataku faz po prostu ratował mnie przed Afryką, ona odpalała, ona mnie tylko biła, ona mi niwelowała życie, ale nie nakładała mi fojackiego ataku, więc ja mogłem swoje karty spokojnie odpalać. Tu był też dobry ruch właśnie wziąć Bajonga, bo penolite widzieliście, same były pudła, więc też fajna karta jako jedynka. Jak ktoś nie ma tych kontroli many typu Miki jest najlepszą kontrolą many na Very Fast. Jak ktoś nie ma Mikiego, jak ktoś nie ma Proteuszy, jak ktoś nie ma Hel, to takie karty się sprawdzają. Dobra, i teraz sobie położyliśmy 3 Afryki, więc to jest dobry bilans. To jest dobry bilans, naprawdę dobry bilans. 3 Afryki zbić, to jest fajnie, więc teraz myślę, że sobie pójdziemy na kogoś, może na tego Bubu, albo na kogoś innego. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jakie tu karty zostały, co zostało i zaraz się widzimy znowu. Okej, okay, mamy kolejny skład. Tu idziemy sobie już Mikim. Miki najlepsze karty, jak mówiłem. Ogima Dominion. Pojedziemy sobie na Huldę. Do tego też jest Mikołaj, który również daje te buffki, debuffki, antybuffki, wszystko. No i dobicia Kepri oraz Hana. Tu kurczę,
Tak myślę sobie, czy to jest dobrze, ale chyba dobrze. Chyba to jest dobry skład. Tak mi się wydaje, że ten skład może porobić. Może porobić. No i zobaczymy, zobaczymy. Tutaj tak naprawdę boję się najbardziej profesorki chyba. Bo profesorka niestety ma taką klasę, taka klasa, która może zablokować skill Mikiego. A my się takich kart niestety boimy, boimy. Dobra. Dobra, i teraz tak. Mogę zrobić kilka ruchów. Mogę iść sobie na górze po combo. Żółte z fioletami. Ale ja tego nie będę robił. Ja tego nie będę robił. Bo ja sobie pójdę bezpiecznie. Bezpiecznie? To znaczy tak. No prawie. Prawie bezpiecznie. Prawie wyszło. Prawie wyszło to bezpieczeństwo. Dobra. A tym sobie załadujemy Onigmę. Ogimę. Mugmę. Nie wiem, nie umiem wymówić nazwy tej postaci. Dobra. I zobaczcie. Oczywiście najpierw odpalamy Onigmę, bo nawet jak odpalę drzewo, to oni, ja im, to jest undispelable, undispelable są te buffy, czyli plus 54% do defensa, do obrony, plus 54% jest niestety nie do wyczyszczenia, czyli ja, uderzając tutaj drzewem, nie zniweluję im tego, nie obniżę im obrony, bo nie można, bo te minionki po prostu dają to, więc ja na pewno muszę zniszczyć minionki. Tu mam takiego niszczyciela minionków fajnego, pani taka. Ona niszczy minionki, do tego bije, do tego jest koksem. Zobaczcie, ile ona im damage'a zbiła. Świetna karta, naprawdę świetna karta. Oczywiście kiedy ona ma takie szczęście, że losuje takie karty, więc fajnie, fajnie, że jej wpadła, bo dzięki temu można wygrywać takie walki. Najpierw oczywiście drzewo. Dlaczego drzewo najpierw? No dlatego, żeby po prostu ten minus do obrony dało. Dla mnie ten minus do obrony tu jest najważniejszy. Minus 34%. Niestety dostało nerfa drzewo. Było za silne jak na trójkę. W sumie zasłużenie, chyba zasłużenie ten nerf. No i co? No i tu, tak jak mówię, najbardziej się boję profesorki. Tym bardziej, że ona zrobiła opór na te staki do regeneracji many. Więc ja się jej najbardziej boję, dlatego ją chcę po prostu zniszczyć jak najszybciej. Ona jeszcze to przeżyła. Zostało jej 23 życia. I tak naprawdę ja tu mogę sobie bić już tę stronę. Dlaczego? Dlatego, że mój kolejny ruch to będzie diament. Diament, który znowu naładuje moje karty. Dlaczego naładuje moje karty? Otóż dlatego, że i jak widzicie, diament zrobi się z 5 klocków, ale jeden klocek, dokładnie ten tutaj, ten klocek będzie miał po prostu, będzie zghostowany, czyli on da jakby za dwa punkty. Ja tu potrzebuję 6 klocków, czyli ten klocek będzie liczony podwójnie. Podwójnie będzie liczony, więc tu sobie po prostu biję Haną. Robię taki ruch, ten klocek oczywiście fioletowy zabijał profesorkę, to widziałem. Koniec, koniec walki. Udało się. I to jest właśnie to. To jest gra 6 klocków. Macie 6 klocków, tylko pod swoje karty wygrywacie grę. Ja tu miałem tych 6 żółtych, to był mój klucz. 6 żółtych, udało się, jest fajnie. Jeśli ich nie ma, bo czasami może nie być żadnego koloru, możecie iść czasami tęczą i nie będzie tych 6 klocków. Tak jest. Ale tak bywa w tej grze. To jest właśnie taka gra, to jest very fast wojna. Więc tutaj się można spodziewać dosłownie wszystkiego. Zaraz tu sobie idziemy w kogoś kolejnego. Tylko zobaczę, kogo my tu zbijemy. I do Was wracam. Kolejna drużyna. No nie mam już za dużo kontroli many tak naprawdę. Dlatego idę sobie tu Franzem, bo idę na Ludwika. Wiadomo, jeśli Franz odpalę przed Ludwikiem, to ten Ludwik jest po prostu useless, nic nie robi. Black Knight to samo. Niby nie jest to jakaś ciężka drużyna, ale może sprawić problemy. Ma tu Dispel w postaci albo Snow White, albo Annabelle. Skadi tu też biorę do damage'a. Tu nikt nie ma minionków. Może sobie świnka dać minionki, wiadomo, z tego, z druida. Ale nikt więcej tu nie ma minionków. Po prostu idę nią ze względu na damage. Na damage, bo nie mam tu niebieskiej karty, po prostu minę na Benu. No Skadi jest najlepsze. Jeszcze jest Glenda, jest Magni, ale to są snajperzy. To są snajperzy, których ja tutaj nie potrzebuję w tej walce. Więc biorę po prostu Skadi. Skadi, no i oczywiście panią tutaj królową śniegu. W razie by trzeba było albo wyczyścić, albo właśnie nałożyć damage po tych wszystkich moich kartach. No i co, tu dla mnie kluczem znowu są zielone. Jeśli odpalę zielone, to będzie naprawdę fajnie. W tamtych walkach te zielone fas, gdyby uratował mi trochę te walki, tutaj może być podobnie. Tutaj może być podobnie. Dobra, pierwszy ruch robię. Spróbuję zrobić ten. Zobaczyć, co się stanie.
Okej, nie stało się nic tak jak chciałem, właśnie nie chciałem komba. Teraz robię ten ruch, też nie powinno być tu komba. I świetnie. I to jest właśnie świetnie, bo ja teraz sobie mogę właśnie odpalić, tak? I teraz ja mogę odpalić tego. Ludwik może mi teraz odpalać. On odpalając będzie useless, nie będzie robił dosłownie nic. Teraz sobie tutaj chciałbym, żeby tu pod spodem był klocek niebieski. I mogę to zrobić albo sobie iść tu zielonymi, albo iść sobie tymi żółtymi, żeby przy okazji znaleźć fiolet i był ten niebieski. Widzieliście? Był ten niebieski. Chciałem, żeby on tam był i tam się znalazł. Więc świetnie. Proszę bardzo. Nic nie zrobił. Nic nie zrobił. Dobra, ja widzę, że mam jednego minionka. Ale czy ja chcę bić najpierw Skadi? Ja nie chcę bić najpierw. Ja chcę najpierw obniżyć obronę. Pan Frank obniży obronę. To jest coś jak Isarnia. Bardzo działa podobnie jak Isarnia. Pan Frank obniżył im obronę. Teraz odpalam sobie Skadi, żeby zadać damage. Okej. Okay. I Królowa Śniegu, zobaczmy ile ona bije. To jest karta właśnie z taka sezonu pierwszego, powiedzmy, no ona była na evencie, od razu się pojawiła. Czy nie pojawiała się od razu? Z kim ona była? Z Wilk Bossem i tak dalej. Nie wiem, czy od razu była, czy nie. Ale chyba tak, chyba była od razu. Więc zobaczcie, ile taka karta bije na wszystkich buffach i tak dalej. Karta sezonu pierwszego bije po 648 na full stackach, bo chyba mieli full stacku. Więc nie jest to jakaś wybitnie silna karta. Dobra, teraz sobie mogę iść, albo tutaj mam fiolety po lewo, albo mam zielone. Najpierw idę zielonymi, na to, żeby znowu sobie rycerz tutaj nie odpalił prowokacji. Ok, udało się na farcie. Odpalam sobie tak. No i tu teraz mogę sobie, tutaj widzę, że mam niebieski klocek. Więc robię ruch taki i po prostu sobie podchodzę z tym niebieskim, żeby mogł złożyć tutaj w tej turze. No i tu, nawet jakbym mi odpalił, nic by to nie dało. Znowu Frank i Skadi. A, Skadi już nawet nie potrzebna, bo ten Frank też bije dość dużo. Dobra, no i fajnie, no i fajnie. No i fajnie, coś tu się udaje ugrywać, więc to jest ciekawe. No i ostatni atak. Ostatni atak, szczerze powiem, nie wiem na kogoś. Oczywiście tu są na przykład panie niebieskie, których nienawidzę. Więc nie zamierzam tego bić nigdy. Idziemy, tylko naprawdę tu muszę wybrać dobrze przeciwnika sobie, bo naprawdę nie wiem, kim ja tu chcę iść. Więc widzimy się za chwilkę. Tutaj kolejny atak. Idziemy sobie tak. Dość ryzykownie. Tutaj 2-2-1. Idziemy sobie znowu na huldę. I tu potrzebuję fioletów, dużo fioletów. Idę kontrą, też mam kontrę Benu, więc jak na dacha mnie odpalił, może to być troszkę niedobre. Ale Benu znowu ma tę pasywę. Ma tę pasywę, co fast. I może mi to oczyści. Nie wiem, no ale tak naprawdę nie mam już tu kim iść. Zobaczcie, mam tu niby Konsiu, mogłem iść Konsiem. Milendam to wiadomo, karty magii, karty Styksu czy karty Ninja na very fast wojnie są bardzo useless. I dlaczego są useless? Dlaczego? Przecież też ma szybką manę. No tak, ma też szybką manę, bardzo szybką manę, ale karta tego magii na przykład potrzebuje 5 klocków na pierwszy ładunek. Tylko 5 klocków wystarczy i ona już się ładuje. Na Very Fast 2 nie potrzebuje tych klocków 6, więc po pięciu klockach nie załaduje drugiego ładunku. I teraz powiedzmy sobie taki ninja, jest sobie taki Onyx. Ja na Onyxa na drugi ładunek potrzebuję 9 klocków. A na drugi ładunek na bardzo szybkiej wojny potrzebuje tych klocków 12. Więc karty ninja, czy właśnie Styksu i tak dalej, bardzo tracą. Bardzo. No i tu nie mam. To tak naprawdę zobaczcie, ma te karty. Ma Hel, ma Oktrosa. Robi takie karty. Ma Penolite, którą robi. Robi właśnie takie karty, bo takie karty jej wpadają, bo ona ma takie szczęście, że robi jeden los i jej leci. Oczywiście u mnie też losuje, ale mi jakoś nie leci, bo konto mam przeklęte chyba. No i tak naprawdę nie wiem, kogo tu mogę wziąć. Mogę wziąć, nie wiem, Lady Loki powiedzmy i Elizabeth. I Wilbura. Mogę wziąć Glendę z Magnim, tego Tahira, mogę wziąć Wiktora w kostiumie z jakimiś fioletami, właśnie typu Khonshu czy coś, ale z fioletowych już biorę Grimble'a. To raz. Dwa. No te zielone mogą tu być, bo zielone mi ratowały walki w tych walkach właśnie ratowały mi wygraną lub przegraną. Po prostu idę tak. Nie mam tu Dispela. Też nie wiem, czy to jest dobre. Też nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobra drużyna, szczerze. Ale idę. Ale po prostu tak idę. Mam nadzieję, że tu na dacha Quinto się zabiją na kontrze i tyle.
Mam taką nadzieję. Co się wydarzy, tego nie wiem. Tego nie wiem, ale po prostu idę. O, już nie idę, ale znowu idę. Dobra, teraz tak. Tu była Gracja Marcel, tu był Rigard. Tu był Benu, a tutaj był Grimble. Ok, zrobimy sobie jeszcze tak. Ale on jest, dobra, on jest podbity, ale... Dobra, on jest podbity, ale nie ma levela, nie ma levela zrobionego, ale to nic. I tak mu podbicie też dało, coś tam dało. A tu jest to oczywiście tak. Tu nie wiem, kogo ja mam pierwszego odpalać. Chyba Marcela bym odpalał pierwszego, potem Grację. No i dobra, idziemy. Idziemy za czym? Może to był znak, żeby na niego nie iść, po prostu. Taki był znak. Nie wiem, różnie to bywa. Ale zobaczmy. No i tak, mamy fiolety, więc jest dobrze. Tylko że naszym kluczem tutaj są zielone, ewentualnie niebieskie, których nie ma. Których nie ma. A dobra, pójdziemy sobie najpierw tak. Ok, jeden niebieski jest. Jak teraz? Teraz właśnie nie wiem, jak ja chcę złożyć te klocki. Nie wiem, jak chcę złożyć te klocki, ale po prostu chyba złożę tak. Złożę w ten sposób. Znaczy wiadomo, Grimbla teraz nie odpalamy, bo jest niepotrzebne odpalenie Grimbla teraz. Pójdę sobie po zielone. Ok, i będę szukał znowu zielonych, które już widzę, gdzie mogę je znaleźć. Więc zrobię sobie tak. Dobra. I tak naprawdę Rigarda sobie mogę teraz odpalić, ale nie muszę. Ale mój kolejny ruch to będą 4 fiolety, więc ja sobie mogę odpalić Rigarda, bo on się powinien naładować drugi raz. Robimy tak i tak. Ok, załadował mi to moje karty, więc jest super. Dobra, ja chcę bić chyba tę stronę. Zgadzam to, że nie mam nic na tą niebieską czwórkę Azmię. Nie mam na nią nic. Okej. Jest okej. Tylko czy na pewno to jest okej? Dobra. Ja bym bardzo chciał, bardzo, najbardziej na świecie bym chciał, żeby teraz Grimble zabił ją. I żebym sobie mógł zgostować te trzy zielone klocki. Tylko pytanie, czy Grimble potrafi to zrobić. Grimble, proszę, zabij Huldę. Ten Grimble jest kozakiem. On jest po prostu świetny. Dobra, i robimy sobie oczywiście Ghosta. Tu może Dacha się zabije sama. Prawie się zabiła. Tak jak mówię, ten Grimble jest po prostu na sterydach, bo zabił tą Huldę. Dobra, no i tutaj podobna sytuacja znowu. Marcel i Gracja. On oczywiście, super karta, Styx dostał buffa, że nie można im obniżyć obrony, więc tak naprawdę tu źle zrobiłem. Powinienem najpierw odpalić Grację, potem odpalić Marcel. No ale nic, ale nic. Okej, nieważne, czy bym odpalił to, bo on nawet tej Gracji minus taki do obrony na umiejętności specjalne, nawet to niweluje, więc niezła karta. Dobra, ale tutaj już widzimy, że on odpala. Po tej esce widać, że special skill po prostu się ładuje i ta karta odpali. Ona się zabije na kontrze, więc tak naprawdę tutaj ja jestem bezpieczny, walka jest wygrana, ale ja sobie jeszcze mogę iść po te ghosty. Pamiętajcie, trzy klocki wpuszczą przecież, one wam muszą ładować karty. Jeśli nie macie oddziałów na to, to nie grajcie w taki sposób, że po prostu na 7 klocków. Na 7 klocków granie to jest zagranie na jakichś turniejach trójkowych czy czwórkowych, więc to nie ma, no nie ma sensu. Musicie zrobić te oddziały, minimum 11 level oddziałów musicie mieć, żeby te karty po prostu po trzech klockach w pustą przestrzeń odpalały. Wtedy to jest mega komfort, mega wygoda i dzięki temu możecie robić 6 na 6. Tak jak na przykład tutaj ta pani zrobiła. No i tak to wygląda, więc mówię, składy robione na szybko, nie miałem składów przygotowanych, po prostu sobie biorę tak, że sobie wybieram trzy karty, które biją, które łącznie po prostu po odpaleniu, po tych sześciu klockach, które potrafią mi zabić tanka, potrafią mi zabić kogoś jeszcze, jakąś stronę prawą, lewą, tak żebym sobie mógł pod nimi te klocki zgostować, żebym potem tylko trzy klocki składając miał znowu te karty wyładowane. Tak najlepiej bijcie. Kalo, pamiętajcie o Kalo? Kalo jest mega koksem na very fast. Jeśli macie do zabicia albo Kalo, albo matkę,
Zabijajcie najpierw Kalo. Najpierw Kalo zabijajcie, bo matka jak wskrzesi, widzieliście jak było w walce z Heimdallem. Z Heimdallem w walce było tak, że matka, znaczy tam był Heimdall. Heimdall stał tutaj, gdzie matka. On wskrzesił mi Khufu, z full many Khufu, ale on mnie nie odpalił w tej turze. Ja miałem czas na reakcję, miałem czas, żeby go zabić. Gdyby tutaj stał ten Heimdall wtedy, na pozycji numer 1, wskrzeszając Khufu, wskrzesiłby go od razu z full maną i ten Khufu odpaliłby w tej samej turze, przed moją turą, więc ja bym nie miał czasu na reakcję. Nie zdążyłbym zareagować w żaden sposób. Więc tak jak mówię, wojna przegrana, zajęło mi to pół godziny, pani ciekawe czy już sprzątnęła czy nie, myślę, że nie, właśnie teraz pójdę jej po prostu pomóc. No i co, takich filmików bonusowych raczej nie będzie często, bo święta wiadomo raz na rok, raczej nic no wiadomo, chyba że kiedyś coś wypadnie i tak dalej, to może jeszcze taki filmik zrobimy, ale póki co no wiadomo, Kitana będzie grała u siebie. No i co? No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem co wam jeszcze mogę powiedzieć. Chyba pójdę coś do siebie, zalosuję, może tak wam powiem. Właśnie tu trzeba jeszcze będzie flagi popalić, bo... O, zobaczcie, macie bonusowy materiał, możecie sobie zobaczyć co wypadło tutaj z pana Tytana. Takie luty są z Tytanów, takie rzeczy się dostaje, ale wam coś pokażę. No oczywiście tu jest wszystko. O, zobaczcie co jeszcze, kurde. Nie to. Zobaczcie co jeszcze mamy, może jakiś artek? No niestety nie. O, tokenik oddziałku. Zaraz wam pokażę szybko. Wizję oglądałem wizję. I cyk, taka rzecz fajna. 9 godzin temu graliśmy. No mówię, gości, te sprawy, więc nie można było grać. A tu zaraz skrzyneczki się poodpala, wszystko się porobi, pogra się. Tylko najpierw wiadomo, trzeba posprzątać. Wojenka była priorytetem, no bo wojna jednak jest czasowa, ograniczenie czasowe. A tu mówię, tu teraz możecie sobie zobaczyć nasze obrony. Nasze obrony właśnie zielono-czerwone. Tu na przykład ten pan nie zdążył zmienić, widać. No, po prostu ustawił na taką normalną very fast, ten raczej to samo. Ale to chyba 3-4 osoby tak po prostu nie ustawili tak w ten sposób. A tak to ten. No i to się zemściło niestety. No bili nas 6200, możliwe, że 6300 biją. My ledwo 5000, nie wiem czy wbijemy czy nie, bo jeszcze ktoś ma u nas dwa ataki. Pół godziny do końca wojny. No wymyślili sobie, że o fajnie, święta idą, to ubierzmy się w kolory świąteczne. Zielony, czerwony i taka będzie super wojna. Hehe, bardzo fajnie. No... Dla mnie trochę mech, ale okej, okay, jeśli chcieli, no to wiadomo. Ja tu i tak jestem tylko w odwiedziny, przelotnie, na chwilę właśnie podczas tych okresu tych świąt, tego Sylwestra, Nowego Roku, tego wszystkiego. Potem będę robił coś innego, zobaczymy przyszłość, co pokażę. A tymczasem z wami się żegnam, cześć. Filmik bonusowy, ale kawał też mamy, kawał świąteczny, bo mamy święta. Kawał o choince i oto hon. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła.